Historia Szwecji w 10 minut. No, dobra, no możemy spróbować. Historia Szwecji w 10 minut. Szwedzka historia do XII wieku jest w zasadzie znana ze źródeł niemieckich, ewentualnie duńskich. Do końca nie wiemy, co tam się dzieje, a jednocześnie, znaczy wiemy, ale nie od samych Szwedów, nie od samych Szwedzi tak naprawdę. To jest lud Svea i lud Göta, czyli Swedzi, czyli Swewowie, można powiedzieć, i Goci. Oni dopiero tworzą Szwecję. Jak się spojrzy na mapę, to są to de facto dwa ludy, tak naprawdę. No i ci właśnie Szwedzi wytwarzają się, można powiedzieć, w XIII wieku, tak naprawdę, jako taka całość lita. I do XII wieku, jeszcze aż do XII wieku, niektóre partie Szwecji jakby swoim centrum w Uppsali są pogańskie. I dzięki temu, że my znamy tam i mamy około kilka tysięcy napisów runicznych, to my wiemy, jak funkcjonowało społeczeństwo i kult pogański, gdzie był właśnie Thor, gdzie był właśnie Odin i tak dalej, i inni bogini Freja, bogini Freja płodności i tak dalej, i tak zwany, jak to się nazywało, wieczne drzewo, tak zwane Yggdrasil, chyba to się nazywało, czy jakoś tak. I tam było. Ten panteon jakby rzekomo miał być czymś w rodzaju adaptacji panteonu rzymskiego, ale o tego nie wiemy, dlatego że my nie znamy de facto tej Germanii między opisem rzymskim starożytności głęboko, a Germanii północnej i tych skandynawskich jej odrostów z epoki średniowiecza, kiedy zanim tam przyjdą właśnie ci biskupi i tak dalej. Ale jednocześnie mamy wgląd w to, jak mogła funkcjonować Germania czasów Cezara, tylko dzięki temu, tak naprawdę, że trochę tej pogańszczyzny się zachowało i mówiła ona własnym głosem runicznym do XIII wieku. Potem Szwecja się chrystianizuje i jednoczy. Szwedzi jeszcze wcześniej nawet, jeszcze zanim zostali całkowicie schrystianizowani, podróżują handlować do Rosji jako Waregowie. I tak się nazywa Szwedów ze wschodniego wybrzeża, tych, którzy interesują się Finlandią i handlem z państwami ruskimi. No, docierają aż do Konstantynopola, być może zakładają w ogóle rosyjskie księstwa. Nie wiadomo, na ile oni handlowali, a na ile stanowili impuls cywilizacyjny tam, który uświadomił dopiero samym Rusinom o wadze handlu z Bizancją i tak dalej. Trudno powiedzieć. Wiadomo, że handlowali na potęgę, więc Szwedzi to także jest nie tylko naród wojowników, oczywiście Wiking, czyli zatokowanie. Zatokowanie. Wik to zatoka w językach skandynawskich. Więc Wika to byłoby zatokowanie. Więc od Wikingów to by było Wikande, czyli zatokujący, czyli wpływający do zatok i łupiący, ale to także jest handlowy narodek. Szwedzi to naród zupełnie wyjątkowy w tym sensie, bo nie jest wyjątkowy tym, że robili handel, bo Duńczycy i Norwegowie też, nie jest wyjątkowy w tym, że robili Wiking, można powiedzieć, bo też nie. Ale są wyjątkowi w tym, że na ich terenie znajdowali się wolni chłopi. Oprócz chłopów podrzędnych, których szlachta, czyli wojowie, sobie podporządkowali, byli też chłopi, którzy tworzyli niezależne gminy. I ci chłopi nazywali się bönder. Jeden bönder w liczbie mnogiej bönder. I ci bönder, oni tworzą później jedną. Oni nigdy nie zostali podporządkowani. Mamy tylko dwa kraje w Europie, dlatego Szwecja jest taka pasjonująca, gdzie byli ludzie gminni, a mimo to wolni.
przez cały czas właściwie, gdzie nie nastąpiło zgnojenie ludzi u dołu drabiny społecznej. I jest to tylko w Holandii, gdzie po prostu było dużo mieszczan i po prostu było trochę feudalizmu, ale mało. I w Szwecji, gdzie 2/3 chłopów, co najmniej 2/3 chłopów przez większość historii jest wolna. Jest wolna, muszą płacić podatki dla państwa, ale nie, ich dobra są, to się nazywało Skatländer albo Skatjurt, czyli ziemia skarbowa, a nie Frelsejurt, czyli ziemia zwolniona od opłat. Ziemia zwolniona od opłat to była ziemia Kirken, czyli kościoła i oczywiście Adel, czyli szlachty. Ale nigdy nie udało się zmonopolizować władzy całkowicie tylko w rękach szlachty. Kiedy nadchodzi reformacja, to kończą się wreszcie te ciągłe spory chłopów, szlachty i kościoła, bo kościół zostaje szczęśliwie ograbiony przez króla i zredukowana rola. Do tego stopnia, że kościół, chociaż jak się tworzy parlamentaryzm w XIV wieku, właściwie być może jeszcze trochę wcześniej, taki on się parę razy zmienia, ale w XIV wieku jest już prawie gotowy i potem jest już bardzo ważny w renesansie, to ten parlamentaryzm ma cztery stany. On głosuje stanami, czyli jest Ridar Hus, to są ci szlachcice. Każdy szlachcic może tam przyjść i zagłosować, dlatego kilkaset ludzi się tłoczy w domu rycerskim zazwyczaj. Potem trochę więcej, na przykład w połowie XVII wieku na potęgę zapraszać obcą szlachtę do Szwecji będzie królowa Krystyna i kilkaset rodów przybędzie w ogóle. Więc zdarzało się na przykład, że ponad 1500 na przykład szlachciców tłoczyło się w ogromnym Riddarhuset w Sztokholmie i w XVIII wieku, czy w późnym XVII i głosowało. Natomiast inne stany głosowały bardzo reprezentatywnie, to znaczy musiały wysłać swoich reprezentantów. 40 prester, 40 księży, to byli biskupi i trochę księży drobniejszych. Potem Borgar, to byli mieszczanie, i potem Bönder, czyli chłopi, ci wolni chłopi oczywiście, nie ci podporządkowani. Mieszczanie reprezentowali różne miasta. Sztokholm miał 10, na około 100 miejsc. Sztokholm miał 10. Göteborg miał chyba 2 albo 4 może. Czyli główne miasto Gotów, Göteborg, jak sama nazwa wskazuje. Te wszystkie zachodnia i wschodnia Gotlandia, to czyli ten cypel na południu Szwecji, z Göteborgiem, im głównym miastem. Tam oni właśnie też 4 chyba głosy miały Göteborg, a inne miasta chyba 2 lub 3 lub 1. No i to się składało na takie mniejsze miasta, jak Kalmar miały 1. No i potem oni się zbierali i tych 40 prester miało 1 głos, ten tłok szlachty głosującej bezpośrednio miał 1 głos też, ten głos mieszczan 1 głos i Bender chłopi, którzy się czasem tłukli i jak się tłukli, to ktoś intonował psalm, żeby przerwali się tłuc, ale się kontynuowali tłuc czasami, jak przestano śpiewać psalm, więc ale mimo to chłopi, może i byli nieokrzesani, ale mieli oni dużą świadomość tego, że w innych krajach europejskich chłopi są uciemiężeni i oni nie pozwolą zrobić tego ze sobą. I dzięki temu, że królowie musieli balansować, balansiera, melan te wszystkich, między tymi wszystkimi stonderna, to dzięki temu żadne nie mogło tak do końca zgnoić innych. I parlament miał de facto funkcje doradczo-kontrolne bardziej, aż do pierwszego czasu, kiedy zawsze, kiedy tylko monarcha nie wiedział za bardzo, co chce zrobić. A monarchowie przynajmniej od XVI wieku akurat było dużo takich silnych monarchów,
którzy zrobili taki nowoczesny system tworzenia wojska, który był ewenementem wówczas. I oni w XVI wieku stworzyli taki, że 10 chłopów wolnych ma spośród siebie wybrać jednego śmiałka, który będzie tego bondę, który będzie żołnierzem, a reszta ma go utrzymać. Takie coś. No i oni, dzięki temu Szwecja mogła dużo wojować, mimo że nie miała nawet miliona mieszkańców w takim XVI wieku. A w tych czasach Anglia miała 5 milionów, Hiszpania miała 10 milionów i tak dalej, nie? Także tak to wyglądało. I Szwecja była potężna, bo miała dobry ten system właśnie tworzenia tego wojska. I Szwecja miała później takie tradycje walki na generalnie było to wojsko zdyscyplinowane, dokonujące niewielkiej ilości, chyba że specjalnie kogoś tam troszkę przytrzeć rogów, a generalnie mało niezdyscyplinowane oddziały, zwłaszcza jak na tamte czasy. No i w XVII i XVIII wieku na początku oni też dzięki temu, że Francja popierała Szwedów, jeżeli szło już później negocjować pokój, to Francja potrafiła uratować Szwecję parę razy, w zamian za co Szwecja była gotowa zawsze łupnąć na kogoś, z kim się Francja nie zgadzała. Taki układ, taki deal był w XVII wieku wielokrotnie z Francuzami zawierany od 1630 lat, wielokrotnie później. Szwecja się rzuca na tego, kto jest wkurzony na Francję, w zamian za to, że Francja płaci duże pieniądze. Kiedy Szwecja na początku, na przełomie XVII-XVIII wieku broni swojego wielkiego imperium, to się ten system zawodzi. Francja nie może im przyjść z pomocą, bo jest zajęta hiszpańską wojną sukcesyjną, która trwa od 1700 roku do 1714 roku. A w tym samym dokładnie czasie Szwedzi akurat robią kontratak wobec ataku duńsko-akcji nieskoordynowanej, więc Szwedzi mogą odeprzeć ją i rozparcelowywać przeciwników po kolei do pewnego momentu. Duńczyków, Sasów i Rosjan wkraczają do Polski, psują tu szyki królowi Saskiemu, Augustowi II, mocnemu. Wkraczają do Saksonii, tam się odnawiają, uzbrajają i idą do Rosji i pod Połtawą przegrywają jeszcze troszkę, potem już są w defensywie, Francja im nie może pomóc. Król Karol XII nie chce myśleć o żadnych dogadaniu się i on ginie w walkach z Duńczykami w Norwegii. Nie wiadomo, w jakich do końca okoliczności zginął. Wiadomo, że był dosyć nieostrożny i obserwował wały obronne dosyć niedaleko ich, stał i ktoś mógł go zastrzelić z obrońców. Wtedy Szwecja ma trochę dosyć takich absolutnych królów, którzy zmuszają ich do niesamowitych ofiar i najpierw muszą oddać część swoich ziem bałtyckich, większość Rosjanom. I to jest pokój w Nystad w 1721, a u siebie mają dosyć takiej mocnej władzy i wybierają sobie taką władzę, która istniała zanim nastali silni królowie, czyli przed wiekiem XVI, kiedy to Riksdag, czyli parlament, o większości rzeczy decydował. I tam tworzą się partie takie, które się właściwie niespecjalnie różnią na początku ideologicznie. One się nazywają hatar i mysor, czyli czapki i kapelusze. Mysor to czapki, szlafmyce właściwie, a hatar to kapelusze. Hatar chcą się uniezależnić od nacisków rosyjskich, bo Rosja, zabierając Szwedom niektóre ziemie, się wtrącała i nadal przekupywała posłów itd. Te partie mają swój łeb w Riddarhuset, wśród szlachty, ale mają swoich ludzi w innych też izbach. Nierówno, bo partia czapkowa jest zawsze
trochę bardziej mieszczańsko-duchowna na przykład, a kapelusze przynajmniej na początku są szlachecko-chłopscy. Także, ale to nie znaczy, że nie było tak, że w każdej izbie każdy miał jakichś tam ludzi. Więc powstają dwie partie o, tak jak w dzisiejszych czasach, ponadizbowym reprezentacji. Ale one na początku się nie różnią właściwie niczym, poza tym, że kapelusze lubią Francję i lubią dużo eksperymentować z ekonomią, natomiast czapki są bardziej ostrożne i wolą współpracować, a przynajmniej nie drażnić Rosji. Można tak to ująć w największym skrócie. Ale później się zaczyna robić tak, że czapki, że kapelusze, hatar, oni są coraz bardziej tacy szlacheccy i przywilejowi, a ci, to tak od lat 1740 późnych się robi, no, może jeszcze trochę później, 50. I w 1750 jest już trochę tak, że kapelusze są tacy szlacheccy, a tamci są tacy mieszczańsko-reformatorscy, ci czapki. Znaczy kapelusze są szlacheccy, a mysor, czapki są tacy na reformę, na stan trzeci, na mieszczan. I trochę inne warstwy, takie bardziej pośrednie, tak? Pośrednie. No. I to się utrzymuje i aż do momentu, kiedy przychodzi król Gustaw III, który robi zamach stanu, trochę pod wrażeniem tego, co się stało z Polską. Dokładnie w tym samym roku, co my mamy pierwszy rozbiór Polski, w 1772 roku, Gustaw III, między innymi dlatego, że jego mama jest z pruskiej rodziny Hohenzollernów, on rozumie potrzebę silnej władzy, widzi, że Szwecja jest trochę igraszką w rękach Francji albo Rosji, albo Anglii, czasem też nawet Danii, że wszyscy przekupują tych posłów i tak dalej, więc trzeba zrobić silną władzę. I na początku jest tak troszkę kapeluszuje, ale po jakimś czasie się orientuje, że popierają go raczej masy chłopsko-mieszczańskie i bardziej się do nich przybliża, a potem robi wojny z Rosją, które idą znacznie bardziej średnio niż się wydaje, żeby odzyskać dawne Imperium Bałtyckie, które należało do Szwecji. Niestety te wojny wychodzą tak sobie, nic się nie zmienia, natomiast tworzą się różne arystokratyczno-wojskowe, oficerskie spiski na niego i ten niestety ten zdolny monarcha Gustaw III ginie od kuli w operze. Od kuli spiskowca. Potem mamy regenta, który rządzi aż następny król będzie dorosły. I ten następny król, jaki będzie dorosły, pokłócił się z Napoleonem akurat w momencie, kiedy Napoleon pogodził się z Rosją. Więc został zaatakowany przez Rosjan przy poklasku Francji. A sam król został zamieniony na nową dynastię marszałków, która pochodziła od marszałka Francji Bernadotte. Takie jaja. Mają nową dynastię wziętą od wodza. Bernadotte, co ciekawe, mimo że był marszałkiem, czy człowiekiem, którego zawodem jest wojna, bo Napoleon w tym czasie zdążył sobie tam lipskować, waterlować i był z nim spokój. Natomiast Bernadotte pozostał, Jan Bernadotte pozostał jako król Szwecji na placu boju. I cóż on zrobił? On stwierdził, że Szwecja najlepiej powinna być krajem neutralnym. To wymyślił marszałek napoleoński, człowiek, którego całe życie było wojną. Wymyślił, że Szwecja ma być krajem neutralnym. Tak to wyglądało. I na pociechę tego, że Rosja w czasie jeszcze przed jego nastaniem na tronie w 1809 zabiera Szwedom Finlandię i Finlandia jest rosyjska przez cały wiek XIX właściwie, to można się pocieszyć, że jest unia personalna z Norwegią.
Norwegia jest, wchodzi do, na jakiś czas jest Unia z Norwegami do 1905, ile pamiętam. To jest taka dziwna sprawa, bo Norwegia i Dania była historycznie przez większość czasu jednym państwem. W 1814 roku się to zrywa i Norwegia się nakierowuje na Unię ze Szwecją. Takie jaja. De facto są to nadal oddzielne kraje, więc to nie jest taka Unia, jak to nie jest jedno państwo, tak jak wcześniej była Dania i Norwegia, to było jedno państwo de facto. Tak jak Szwecja, Finlandia, zanim Rosjanie im zabrali. Także niezłe przetasowanie, prawda? Te przetasowanie i to ciągłe nakładanie się tych skandynawskich krajów w ich historii wzajemnej powoduje, że w XIX wieku jest moda na tak zwany skandynawizm, żeby wszystkie te państwa ze sobą współdziałały, ale niewiele z tego wyszli. Nie tak daleko to poszło. W XX wieku jest próba do tego nawiązania i na przykład są wspólne Scandinavian Airlines, linie lotnicze na przykład, nie? SAS się nazywają. No dobrze, w XIX wieku Szwecja jest biednym krajem. W 1820 zdaje się, że zabroniono podróżować do innych krajów, bo tak dużo, że bano się, że tak dużo ludzi wyjedzie. Więc co ja mówię? Do 1820 lat nie wolno było wyjeżdżać. A potem, jak było wolno, to w 1840-50 tabuny, mnóstwo Szwedów pojechało do Stanów Zjednoczonych. Aż się bano, że się kraj wyludni. Więc zaczęto robić różne dziwne reformy, wolnorynkowe, inne, więcej i ciekawie eksploatować złoża kopalniane, niż to robiono w XVIII czy XVII wieku. I kraj się staje powoli dosyć zamożny. I tak kraj, który zawsze był biedny, dobrze zorganizowany, ale skromny, staje się dosyć zamożny po raz pierwszy, ale ta prostota i upodobanie, ona zostaje w szwedzkim charakterze. Szwedzi w XIX wieku są, no tam mają kilku monarchów mają, zmieniają w 1860 latach swój parlament ze stanowego na normalny, głosujący większością głosów. Po prostu ludzi o przemieszanym jakby sposobie bycia. Także już nie ma tego parlamentu stanowego, nie ma już Stånderiksdagen, powstaje normalny Riksdagen, nacional, tak? Czyli narodowy. No i potem mamy pierwszą wojnę światową. Szwecja w pierwszej wojnie światowej jest neutralna, ale skłania się ku Entencie.